z panem starostą, z zarządem, członkami komisji i ciągle powtarza się pewne informacje, które się podaje jako powody, które trzeba tą reorganizację zrobić w Brzegu Dolnym. I chciałbym trochę tą kwestię wyjaśnić, żebyście państwo wiedzieli, o czym jest mowa. Po pierwsze, mówi się bardzo wyraźnie, że jakoby to nasza szkoła ma jakieś problemy. Nie radzimy sobie z nakładem. W związku z tym za chwilę ta szkoła będzie pusta. Jest to nieprawda i proszę bardzo, jest to do sprawdzenia. Jako jedyna szkoła w tym roku zrobiliśmy pełny nabór, taki jak starostwo planowało nabór. Jedyna szkoła. To znaczy, że żadna inna nie wykonała pełnego naboru. Nawet szkoła w Brzegu Dolnym na ulicy 1 Maja do klasy licealnej zrobiła nabór 19 osób, gdzie uchwałą rady klasa powinna liczyć przynajmniej 26 osób. Chodzi tu o kwestie ekonomiczne i funkcjonowania placówek. My w tym roku mieliśmy klasę na początku 32 osób, tych jest 31, jedna osoba